No, Kazik. Cześć, cześć. No my jesteśmy tu na tym nad połogiem, gdzie tam jest, wiesz, odurka ta dziura, co była, co twoja dziura była, nie? To przed tym, trochę przed tym, byś musiał skręcić, no, w prawo. No przed tym, o, no bliżej, bliżej na dół, bliżej na dół, bliżej drogi, bliżej torów kolejowych, jak w ogóle zaczyna się ten cały przeraz, nie? No to przed nim byś musiał iść prosto w kierunku Kostkowi. No, przy twoim problemie, no to z powrotem do torów kolejowych, w kierunku torów kolejowych, aż skończy się cały ten pszczelarz, ten grzbiet, nie? I równolegle do toru, trochę w kierunku Kostkowic. No prosto to jak gdzie ten zalew jest. Ta woda. A gdzie ty jesteś teraz? A gdzie ty teraz jesteś? Wyjeżdżam z domu. No to idź w lewo, ale kieruj się, no słuchaj, jak skręciłeś w lewo, to nie kieruj się na twój problem, tylko no na odurka, ale jeszcze bardziej, no odurek będziesz miał po prawej stronie, zostaw odurka po prawej stronie i idź w lewo, aż się skończy tego i później prosto przed tym, to my cię będziemy widzieć. Jak słuchaj, słyszysz? Słyszysz? Kazy! On nie wyłączył telefonu. Rozłącz się, bo nabijesz. No nie wyłączył telefonu. Szymon, żałuj, że nie byłeś na spotkaniu z Kuczokiem. No, niestety się nie wyrobiłem. Kurde, Wiesz. no wiesz co? Mnie nie było, bo byłem To gadali. mógłby być klucz do twoich rozważań, bo Kuczok przeczytał, wiesz, Jaskiniowy. z 5 fragmentów swojej nowej eseistycznej książki, gdzie pisze o swoich podróżach i przede wszystkim o jaskiniach pisze, wiesz, i on jakby mojemu zaskoczeniu przesunął akcenty, wiesz, w ogóle jakby wyznał coś takiego dziwnego, co mi do głowy nie przychodziło, że literatura dla Kuczoka jest tylko środkiem do tego, żeby chodzić po jaskiniach. Tak? Tak. Ponieważ ekolodzy niezbyt chętnie, oni wycinają lasy, wpuszczają kozy, ale speleologów niezbyt chętnie wpuszczają. Chcieliby pod pozorem, że to jest rezerwat. To jest rezerwat, w którym się wycina drzewa, prawda? Ale do jaskini wejść nie powinniśmy. Prawda? Odkrycie nowej jaskini jest jakby czynnym zabiegiem ochrony przyrody. Walory rezerwatu rosną, ponieważ się pojawia nowy obiekt. Niekoniecznie, powiedzmy, ochrona przyrody czy ekologia idzie po torach ustalonych przez urzędników. Nieraz zwykli badacze, praktycy czynią ustalenia, które potem
zaczynają obowiązywać w praktyce. Pochodzi ze wsi Wilkowiecko, no. Są bardzo ładne notabene, a moja żona z Mokry, to się łączą przecież te dwa sioła. Tak, a Kazek wie, że dziś wczoraj wypaliło się 22 hektary lasu. Słyszałem właśnie, latał helikopter, wiesz, bo byliśmy w Mokrej. W Miedź. Gdzie? W Miedźne. Tam koło dworca, tam jest taki fajny stary dworzec. W Miedźnie? Tak. Przejeżdżałem przez Miedźno, ale nie widziałem tam żadnych. A gdzie, co to za skrzynka sobie zrobiłeś? Zrobiłem sobie do tego mojego górnego problemu, bo tam jest strasznie ciasno, no to czym będę wyciągał? Tego to on nie da swoich przecież. No ale jest jeszcze taka alternatywa, że tak sobie weźmiesz. Bo i tu się ja mam takie te siodełko, za nogę cię weźmiemy, no i będziesz wyciągnąć. Będziesz tak co grabił dosia. Pójdziesz tam ze mną? Pójdziemy. Już idziemy, tam przenosimy się. Zjeżdżaliśmy tędy, wiesz? Tam jest mała dziurka, 1,5 metra. Rusza się, nie? Ja zatoczyłem właściwie już takie koło, że zaczynałem na jurze i myślę, że kończę swoją taką karierę czynną, jaskiniową na jurze. Tym bardziej, że ona jest bardzo wdzięcznym terenem, bo na jurze są możliwe odkrycia geograficzne, prawda? Odkrywane są nowe obiekty. To jest wspaniała rzecz, że w XXI wieku, kiedy cały świat jest zbadany, sfotografowany, cały świat, ale mówimy o powierzchni Ziemi, o jej morfologii, nie mówimy o wnętrzu. Niezbadane pozostaje wnętrze Ziemi, które jest dostępne zarówno poprzez jaskinie w lawie wulkanicznej. Z tym, że akurat mnie to nie interesuje, te jaskinie, że wchodzi się do krateru wulkanu, prawda, i gdzieś tam w oparach siarki maszeruje w głąb ziemi. Jakby do mojego temperamentu i do odczuwania to są jaskinie krasowe, czyli te, które powstały w wyniku przepływów podziemnych, prawda, i rozpuszczania wapienia przez kwaśne wody spływające z lodowca czy z powierzchni ziemi. I na jurze są możliwości odkryć. Jaskinia Wierna w Złotym Potoku, odkryta pod koniec ubiegłego wieku, prawda? To 2-kilometrowy ciąg bardzo ciekawych korytarzy, prawda? Wojtek Kuczok w marcu tego roku odkrył wraz z trójką przyjaciół jaskinię Niedźwiedzią Wyżnią, 680 metrów długości, wspaniałe nacieki, duże złogi kości niedźwiedzia jaskiniowego w tej jaskini. No i zabytki z czasów rzymskich. Jaskinia ta została później, jej otwór uległ zawaleniu. Wojtek to odsłonił i wspaniałe odkrycie w marcu tego. Nasza
jaskinia niby niska, odkryta 2 lata temu, prawda, w pobliżu wielkiego kompleksu hotelowego Ostaniec, prawda, świadczy, że na Jurze są możliwe ogromne odkrycia. No poza tym na nas, no, jako na środowisku, spoczywa obowiązek jakby precyzyjnego dokumentowania tego, co jest. A nie wszystko jest jeszcze opisane. Nieraz odkrywcami jaskiń byli górnicy szpatowi, byli pasterze, byli górnicy, którzy wydobywali kamień wapienny, ale to były jakby odkrycia nieświadome. A odsłoniła nam się dziura, więc prawda, będziemy tam wsypywać śmieci. Natomiast my działamy świadomie i jakby obiekty o genezie krasowej dokumentujemy, robimy plany, zdjęcia, tworzymy kataster wszystkich jaskiń na Jurze. One są jakby podstawą dla już specjalistów typu archeolog, paleontolog, paleozoolog, paleobotanik. Ten nasz materiał jest jakby materiałem wyjściowym. Na podstawie tego, co my zrobimy, specjalista wybiera obiekty, które go najbardziej interesują. I to jest ta strona jakby naukowa działalności, natomiast druga strona to jest to, że my tworzymy jakiś zespół. Jest to zespół przyjaciół, zespół, który jakby jest otwartym zespołem. W zespole są ludzie, którzy mają lat 15, ale są ludzie, którzy mają lat 73, bo taki jest przedział wiekowy. I myślę, że właśnie w takich zespołach międzypokoleniowych trwa intensywna wymiana doświadczeń. My mamy wgląd w sposób myślenia młodego pokolenia. Czerpiemy z tego, nie ukrywam, z ich młodości, z ich doświadczeń, ale też staramy się im przekazać sumę swojej wiedzy, jak i uczymy dobrej praktyki turystycznej i jakichś podstaw bezpiecznego chodzenia po górach, po jaskiniach. A chyba potrafimy to robić, skoro przeżyliśmy, bo większość naszych przyjaciół, którzy jakby tej dobrej praktyki nie stosowali, czy też mieli pecha, po prostu już dawno nie żyje. Niestety jest duża wypadkowość w tym, co robimy, i po prostu dużo ludzi zginęło. A jest dali. Może tak człowiek przed. Co? Mówię chłodek, wiesz, mamy no. To. Dejdź na dym papieros na ogniem na dół i zobacz, jak ciągnie. Nie tak, ogniem na dół. Od... Nie ciągnie. Albo wie, albo wchodzi. Wchodzi.
chodzi do środka. Tak jak widzisz, poziom tutaj gruntu był tak jak te korzenie. Nie? One nawet były pod ziemią. I Gucio, wiesz, jakby radiestetycznie wskazał to miejsce. I ono bardzo przypomina tą studzienkę. Ta studzienka przypomina tą studzienkę w niby nisku. Z różdżką? Wiesz, i kość, ta, którą ci pokazywałem, była na dole, czyli na głębokości gdzieś tu, ile tu będzie? Z 2,5 metra, nie? Mhm. Teraz sobie tam wskoczyli. No zaraz się przebierz się i wskocz sobie, zanim Myszołów zacznie robotę przodem. I tu już jest tak daleko, że musimy być w trójkę, mhm. Wiesz, bo nie da się wyciągać jakby urobku. No, bo wiesz, nie szukamy kości, nie szukamy zabytków archeologicznych, tylko staramy się przedostać do jaskini. A wiesz, a jak się przedostaniemy do jaskini, to wiesz, badaniem kości zajmą się fachowcy. Nie? Ale jeżeli byśmy w tym miejscu tego nie ruszyli, to nikt by się tym nigdy nie zajął. Możliwe, że nigdy. Bo to by się pokrywało coraz grubszą warstwą liści. Wiesz, a myślę, że ludzie z własnościami radiestetycznymi będą się rodzić coraz rzadziej. Chwała, że mamy Gucia są. A jak to wyglądało na początku? To była jakaś szpara, czy taka... Nic nie było. Nic nie było? Nic, zero. Zero, tylko widzisz, są tutaj dwa pęknięcia. To pęknięcie, prawda, wybitne takie pęknięcie. I tu drugie. Zazwyczaj na skrzyżowaniu pęknięć, woda spływa pod ziemię i tworzą się jaskinie, prawda? Ale one się zarówno tworzą się jaskinie, jak i wiesz, osadza się kalcyt, czyli tak samo jak trwa rozpuszczanie tej szczeliny, to trwa wytrącanie się i tworzą się nacieki, prawda, polewy naciekowe. Także wiesz, Gucio metodami radiestetycznymi, a ja metodami jakby obserwacji geologicznej. Tam uznaliśmy, że to miejsce jest warte pracy. No jak na razie dobrze się zapowiada. Może dzisiaj już będziemy mogli powiedzieć, czy trafione to jest miejsce, czy też to się kończy. Niemniej wykopaliśmy jaskinę, bo jest to już obiekt, który ma parę metrów długości, bo to studzienka, potem jest korytarzyk w prawo, ale główne nasze kopanie przebiega wzdłuż tej szczeliny, z którą widać na powierzchni, na tym pęknięciu. Być musiał tam zejść z pochodnią, wiesz, żeby zobaczyć, jak dym gdzie ciągnie. No właśnie, to jest jeden ze sposobów. Znaczy nie ma co deliberować, musimy tam zejść w trójkę, zapalić papierosa. W czwórkę. Cztery papierosy zapalić i zobaczyć, kogo wyciągnie. Albo kogo udusi. Bo to jest jedna sala duża, nie? Upadająca pod tym kątem gdzieś tam 20 stopni w dół. Między 20 a 30. Czajnik się przewrócił. To pęknięcie takie na górze, to rokuje najlepiej. Nie? Wylała się woda. No. Żeby wejść pod to pęknięcie, to... No ale trzeba by to okrążyć, bo ja tam się nie mam siły kopać w przód, wiesz? No. Tu bym spróbował podchodzić, wiesz? Tu bym, gdzie jesteś, podchodzić, wiesz? A tutaj wydaje mi się, że prawa strona łączy się z tym, co my jesteśmy tam, wiesz, przodem. Tu jest woda. Dobrze, dobrze, bo jest więcej placu, no. Jest więcej placu. Chodź na kawę, Krzysztof. No, o cholercia, wiedziałem. Wiedziałem. Ja nie wiem, jak głębiej pokopiemy, czy nie powinniśmy dojść do nacieków, nie?
Tylko że w momencie, kiedy to było na powierzchni, to mróz odsadzał, wiesz, naciek od tego, nie? Jakim cudem ci, kurwa, szpatowcy wiedzieli, gdzie jest kalcyt, a gdzie nie jest, to ja tego nie rozumiem, wiesz. To jest taki, no, co by tu będzie. To jest jakaś wanta, która się spilowała. Wiesz, tutaj tej kamieni go nie ma, bo tam już jesteśmy... Na mulisku, tam na dole ja kopałem, bracie, na mulisku jak byk, nie? Jaskiniowym, nie w próchnicy. Jest komisja onomastyczna jakaś języka polskiego, która zatwierdza wszystkie nowe nazwy i ona by chciała, żeby to były nazwy wywodzące się, prawda, od nazw geograficznych regionu, czy od nazw ludowych. No, nam ta idea przyświeca i staramy się to stosować. I na przykład jest jaskinia dolna nad Kuźnią, jest studnia nad Kuźnią, od nazwy geograficznej przysiłka Kuźnia. Jest okno młyńskie, od przysiłka Młyny. Ale nie jesteśmy aż tak skrupulatni. Uważam, że jako odkrywcy mamy prawo do pewnej inwencji, pewnego luzu nazewniczego. I jeżeli w jaskini znaleźliśmy kość nosorożca włochatego, ogromną kość, która teraz jest we Wrocławiu, w zakładzie paleozoologii, oznaczana jest jej wiek, no to tą jaskinię nazwaliśmy jaskinią nosorożca. Natomiast jest też jaskinia Odurka i to jest jakby nazwa bardziej należąca do grupy takich nazw poetyckich, gdzie jakby puszczamy wodze fantazji i skojarzeń. I ta nazwa została utworzona od nazwiska odkrywcy Szymona Durka, no ale to nie jest jaskinia Szymona Durka, bo w tym momencie środowisko, a i następne pokolenia mogłyby powiedzieć, co to za zadufani ludzie odkrywali te jaskinie, nazywali swoimi nazwiskami. Po prostu to odkrycie, to było pierwsze odkrycie Szymona i on popadł w pewien stan euforyczny, wręcz nerwicowy i po prostu najchętniej nie jakby nie spał, tylko by odsłaniał tą jaskinię. I w medycynie taki stan euforyczny ma też synonim odurzenie, prawda? Odurzenie. W durze brzusznym ludzie są odurzeni i stąd nazwa duru. I Szymon też był lekko odurzony, w związku z czym taka jest to kompilacja. Jaskinia Odurka, czyli takiego odurzonego entuzjazmem odkrywcę. Działalność ekologów właściwie nieraz ociera się o land art. Góra Zborów i rezerwat Góra Zborów, on jest ustanowiony tam w latach 50., ale wcześniej były to tereny użytkowe. Przed wojną Góra Zborów, która teraz jest zielonym wzgórzem z wystającymi ostańcami, wyglądała jak wielkie kretowisko. Na całej jej powierzchni trwały prace szpatowców, czyli górników wydobywających kalcyt. Kalcyt był używany jako topnik w Hutach Zawierciańskich i w Myszkowie. I chłopi sobie dorabiali, wydobywając krystaliczny węglan wapnia, czyli kalcyt. Szybików, wyrobisk było na górze tyle, że góra wyglądała jak czerwony kopiec kreta. Później zaprzestano wydobycia. Ta gleba zarosła zieloną trawą i wypuszczono tam owce, krowy i do lat 70. trwał wypas. Ta góra była inna. Z zielonych muraw wystawały białe ostańce.
Ale ten wypas w latach, powiedzmy tam, późnych 70. stał się nieopłacalny. Hodowla stała się nieopłacalna. Rolnicy znaleźli zatrudnienie w fabrykach śląskich, zaprzestali wypasu. I na te łąki bardzo szybko wkroczyła roślinność. Tak jak w Amazonii. Łąki zaczęły zarastać najczęściej taką drągowiną sosnową. Skały zostały zasłonięte, zaczęły zanikać na nich murawy, takie unikatowe. I ekolodzy teraz, w latach już w XXI wieku, uznali, że to jakby jest krajobraz nie ten właściwy dla Jury, że dla Jury charakterystyczne są białe skały, murawy kserotermiczne, pastwiska. Dla ochrony krajobrazu i dla ochrony roślinności naskalnej podjęto wycinkę lasów. I kiedy wycięto lasy, to odsłoniły się pęknięcia w skałach, wyrobiska poszpatowe, studnie. I my, speleolodzy, wykorzystaliśmy tą okoliczność i zaczęliśmy penetrować teren, ponieważ to, co było zasłonięte przez chaszcze, nagle ukazało się naszym oczom. Ekolodzy po wycięciu lasu zobaczyli, że ten las bardzo szybko odrasta. Jest jeszcze bardziej gęsty, ponieważ z każdego pnia wyrastały dziesiątki pędów rośliny, prawda? Jak się drzewo zetnie, nie wyrwie z ziemi korzeni, to ten pęd odrasta, prawda? I okazało się, że jedynym środkiem na to odrastanie roślin to są kozy. I w skałach mieliśmy tabun 200 kóz, prawda? I kozy oczyściły skały bardzo dokładnie, a jednocześnie je nawiozły. Na swoich kopytkach przeniosły nasiona roślin i bardzo pozytywnie jakby ten pejzaż się zmienił. Ekolodzy zupełnie nieświadomie właściwie przeprowadzili akcję landartową. W każdym razie myśmy się poddali. Nie poddali się, bo tam przecież pobyli. Myśmy się poddali. Przecież nie to. Na połowie prawie, że poddaliśmy się. Ludzie, ponieważ zakończyliśmy jaskinię pod Ketą, mimo że ona się ciągnie, na planie jest bardzo... Do lampyśmy doszli. Do lampy, żeśmy wyciągnęli. I uznaliśmy, że no, nasza rola się kończy na zrobieniu tych 25 metrów jaskini wstępnych. Wiesz, ona znajdzie się w literaturze, a jeżeli w przyszłości znajdą się chętni, którzy będą chcieli kontynuować. Zresztą jest to ta sama sprawa, wygląda ta sprawa identycznie jak w Odurku, że widać ciąg, ale on jest niedostępny do człowieka bez kopania. I jeżeli się znajdzie ekipa do kontynuowania Odurka, czy do kontynuowania pod Ketą, to niech sobie kontynuuje. My nie musimy zrobić wszystkiego. I ja jeszcze w opisach zaznaczam, że te problemy są problemami otwartymi i po prostu jeżeli ktoś chce kontynuować, to ma to sens, ponieważ i w jednej, i w drugiej jest intensywny przebieg. Tak, a w Odurku dodatkowo w zimie jest jeszcze wymrażanie otworu. Pod Ketą nie wiemy, jak to wygląda, trzeba będzie w przyszłej zimie zobaczyć. A on jak dotyczy do tamtej tej studni nad Kuźnią, to jeżeli to interesuje pana tego całego, tych paleontologów, to jest na to tak. No tak. Jest to obiecujący teren, no, do nich. No, myśmy
Wiesz, to Kaziu Kościelecki nie to wysnuł teorię jakby mogota, czyli skały kiedyś tam w czasach prehistorycznej, przedlodowcowej skały, która została rozmyta siecią pionowych i poziomych korytarzy. Taki ostaniec wapienny z systemem jaskiniowym poziomych korytarzy połączonych studnią nazywamy mogotem. I to jest typowe dla krasu tam wietnamskiego, chińskiego, gdzie kubańskiego, gdzie nie było lodowca. I te ostańce zachowały strukturę właśnie mogotu. Natomiast tutaj wszedł lodowiec i to topniejące wody lodowca niosły ogromne masy ziemi, piasku i wody stopniejącego lodowca zamuliły korytarze mogota. I teraz zależy od ludu szczęścia, czy nasze kopanie to jest... Znaczy nie jest kopanie, bo to jest tylko otwarcie rozszerzenia o tu może krzyło, będzie zobaczyć, czy jest coś dalej. Tak jest. Kopanie to jest kopanie. Tak, ale my nie potrafimy przewidzieć, czy lodowiec zamulił ten mogot całkowicie, prawda? Czy też powiedzmy wstępne partie, a dalej istnieje nieodbadana próżnia. Masz przykład, co myszków robi przecież, nie? Przecież ktoś kopił te całe zamulisko na tego, że tylko pani 25 metrów dali są na tak, dali są w piach. I dlatego wiesz, no, ponieważ nasz zespół ma ograniczone jakby możliwości, nie jest zbyt poprzez lenistwo, tak zwane wygodnictwo, to olewnictwo, zostawiamy to, wiesz, następnie, jak sobie działają. A my musimy teraz jakby... Na GPS-y jeszcze te nowe odpory, te nowe problemy znaleźć, przelecieć całą tą białą plamę. Na tym, jak to się nazywa? Połowiem? Teraz na Łysak. Na Pustko, czy na Łysak. Ale to nie jest Łysak. Jaki Łysak to jest bez drzewa. Tam z maczetą, miał maczetę szuką wczoraj, że w całym dnia, bo mam taką maczetę. Łysak, z udzielni inwalidów jeszcze i nie umie znaleźć, jak to było. Łysak dostał swoją nazwę 50 lat temu, kiedy tam wypasano krowy, owce i nic tak nie było, ale tam jest dżungla. Kiedy? Normalna dżungla. Połogie to jest nazwa nasza, nasz zespół nadał nazwę temu pagórowi, tak nazwał to wzgórze. No, nasz zespół ma dużo nazw, które weszły na mapy Jury. No takie jest prawo odkrywców, że nazywają obiekty, które odkryją, one stopniowo wchodzą do praktyki. Oczywiście my nie jesteśmy jakimiś arogantami. Jeżeli jest nazwa lokalna, miejscowa, ludowa, to z przyjemnością oczywiście ją stosujemy. Natomiast to wzgórze wybitne, oddzielone przełęczą od Jastrzębnika, nie miało nazwy. A zasługiwało na taką i ze względu na jego rozłożystość, szerokość i tak dalej, nazwaliśmy je tak z góralska Połogie. Mamy nadzieję, że ta nazwa się przyjmie. Dlaczego zajęliśmy się Połogim? No, dlatego, że
to wzgórze przez lata 60., 70. było bardzo daleko położone od wszelkich szlaków komunikacyjnych. Autobusy gdzieś tam dojeżdżały do Kroczyc i a przecież wtedy, w tamtych latach, nikt nie miał samochodu. Jechało się autobusem PKS, a potem trzeba było wędrować pieszo i jakby grotołazi to wzgórze pomijali. Szli na górki najbliższe od przystanku PKS. No. I no, po prostu zajęliśmy się tym wzgórzem i były tam tylko opisane wcześniej dwa obiekty. Po dwóch latach no, intensywnych wyjazdów, bo można powiedzieć, że jeździmy co raz w tygodniu, jeden dzień tygodnia poświęcamy na tą pracę. Opisaliśmy, sfotografowaliśmy 21 obiektów. Oczywiście mamy frajdę, ale nie są to obiekty duże. To są do 30 metrów długości. Natomiast cały czas przyświeca nam myśl, że puści nam jaskinia wielka. Jaskinia, która sprowadzi nas od grzbietu Połogiego aż po wywierzyska rzeki Białki, 50 metrów niżej, czy tam 70 metrów niżej. No taką mamy ideę fix. Możliwe, że nam się to nie uda, ale w każdym razie torujemy drogę dla następnych pokoleń speleologów, czy dla młodszej części naszego zespołu, że pewne rzeczy przez nas odkryte, które no, nieraz brakuje nam energii do eksplorowania ich absolutnie do końca. Tam na planie pojawia się znak zapytania. I ten znak zapytania jest dla następnych pokoleń. Jeżeli podejmą nasz trud, to mogą te jaskinie powiększyć, prawda? Ale niestety będą już musieli uwzględnić, że nie pasterze, prawda, odkryli, odsłonili ten otwór, tylko ten nasz zespół inwentaryzacyjny w składzie Szymon 1, Szymon 2, Gucio, ja i mój syn i jeszcze Myszołów i inni koledzy. Dziewiętnastego czerwca 2001 odkrycie. Masz to i teraz jest dokładnie w tej linii ten ciąg, który będziemy dzisiaj sprawdzać.